Koszty życia wciąż rosną, zatem emeryci z niecierpliwością mogą wyglądać tegorocznych trzynastek. Mamy dobrą informację. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie rozpoczął wypłatę dodatkowego świadczenia, a część z uprawnionych osób otrzyma pieniądze już jutro. Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, przysługuje wszystkim tym, którzy na dzień 31 marca są uprawnieni do emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 13 emerytury wypłaca od 2019 roku. W tym roku kwota trzynastki, czyli w 2023 roku, kwota trzynastki jest równa 1588,44 zł. Ze świadczenia będzie potrącony podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki będzie uzależniona od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego. Na trzynastą emeryturę nie mogą jednak liczyć te osoby, które zgodnie ze stanem na koniec marca mają wstrzymaną wypłatę świadczeń, na przykład z uwagi na zbyt wysokie dodatkowe zarobki. Co ważne, do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje tylko jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Jedna trzynastka przysługuje także w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, np. ZUS i KRUS, wtedy trzynastą emeryturę wypłaca ZUS. Trzynastki zostaną wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień bieżącego roku. Terminów płatności w ZUS jest kilka. Świadczeniobiorcy otrzymują należne wypłaty do 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Pierwsze trzynastki otrzymają osoby, których termin płatności świadczenia podstawowego wypada na 1 kwietnia. Aby otrzymać trzynastkę, nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie. Pieniądze powinny znaleźć się na kontach emerytów już w piątek, a świadczenia dla osób, które odbierają emeryturę w gotówce, trafiły do placówek pocztowych 28 marca. Teraz należy tylko wyglądać listonosza.